Europejski Kongres Gospodarczy Katowice. W naszym studiu kongresowym jest dzisiaj prezes Fundacji Pułaskiego, Tomasz Smura. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się pięknie. Tuż po panelu, o którym szeroko dyskutowano na temat współpracy z gospodarką amerykańską, a ja bym poszedł w drugą stronę kuli ziemskiej i zapytał o Chiny. Jakie zagrożenia z tamtej strony z Chin płyną, jeśli chodzi o gospodarkę polską? To bardzo ciekawe pytanie, bo rzeczywiście nawet w czasie tego panelu współpracy jednak polsko-amerykańskiej no, trudno było dyskutować bez pewnego szerszego kontekstu globalnego. I tutaj rzeczywiście to również pojawiło się w naszej rozmowie z panelistami, że no, świat wszedł w erę rywalizacji wielkich mocarstw. To jest no, nie tylko już dyskusja akademicka czy ekspert, ale to Stany Zjednoczone zapisały w swojej narodowej strategii bezpieczeństwa. I rzeczywiście no, ta rywalizacja wielkich mocarstw, no, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych i Chin, nasila się w ostatnich latach. Ona jeszcze kilkanaście lat temu no, ograniczona była do kwestii twardego bezpieczeństwa, kwestii geopolityki, rozszerzania wpływów chińskich, gdzieś tam presji na Morze Południowochińskie, na Azję Wschodnią. Natomiast no, w ostatnich latach wchodzi ona na coraz to nowe i ciekawe obszary. No, na początku była to gdzieś tam infrastruktura, obecność Chin w krajach globalnego południa, a słynny chiński projekt jednego pasa, jednej drogi, który rozszerzał te wpływy infrastrukturalne, ale też geopolityczne na globalnym południu. Natomiast no, teraz wchodzi ona także na zupełnie inne obszary, tak, na obszar cyfrowy, na obszar nowych technologii. Tak. O tym było ostatnio głośno w kontekście półprzewodników, globalnych łańcuchów produkcji. Ona wreszcie nasila się, to jest tendencja nowa w obszarze dyplomacji tak, i rosnących wpływów Chin na arenie międzynarodowej. Chiny ostatnio zaangażowały się w pewne projekty też polityczne, pamiętamy tą kwestię. Gdzieś tam te kwestie ostatnie zaangażowania Chin na Bliskim Wschodzie, no ale też Chiny rozszerzają swoje wpływy w organizacjach międzynarodowych. Wcześniej Chiny no, prowadziły taką politykę gdzieś tam w Narodach Zjednoczonych czy w innych organizacjach międzynarodowych, dosyć taką wyważoną, tak? Często wstrzymywały się od głosów w tych sprawach globalnych. Natomiast w Radzie Bezpieczeństwa. Natomiast no teraz no ta polityka Chin jest dużo bardziej aktywna. Chiny zwiększają swoją obecność w organizacjach międzynarodowych, w Narodach Zjednoczonych, no przede wszystkim w obszarach, które je interesują. Tak? Tam Rada Praw Człowieka, tak? Chiny są często krytykowane za łamanie praw człowieka w Xinjiangu. Tak? I tutaj Chińczycy są bardzo ostrożni, żeby raporty gdzieś tam wychodzące z różnych organizacji międzynarodowych ONZ-u no nie były zbyt krytyczne. Tak? Podobnie na przykład Międzynarodowa Organizacja Zdrowia, WHO, gdzie pamiętamy tak, no, całą tą kwestię wokoło COVID-u, tak, źródeł jego pochodzenia. No to Chińczycy rzeczywiście tutaj bardzo dbali, żeby walczyli z tym określeniem chiński wirus, czy jakimś przeprowadzeniem jakichś transparentnych śledztw mających na celu no, znalezienie tych źródeł pochodzenia COVID-u. Więc Chińczycy zdali sobie sprawę, że te agendy gdzieś tam międzynarodowe są dla nich ważne. Tak? No, tutaj możemy wymienić cały szereg problemów. No, Chiny, jak wiem, mają ostatnio problemy demograficzne, tak? Więc tutaj no, ta rywalizacja chińsko-amerykańska wchodzi też na ten obszar, tak? No, no, dlatego Chińczycy interesują się tymi gdzieś tam też agendami ONZ-owskimi, które rzeczywiście z tymi sprawami mają do czynienia. No i tutaj no, widzimy tą rosnącą rolę. Jak pan sądzi, czy te problemy coraz szerzej rysujące się, jeśli chodzi o demografię, mogą wpłynąć na potencjał gospodarczy Chin? Oczywiście, że tak. No tutaj trendy są negatywne. To musielibyśmy się cofnąć bardzo wstecz, tak? Ale Chińczycy no, na początku gdzieś tam, kiedy no, wprowadzali po rewolucji no, ten system komunistyczny, tak? Następnie po II wojnie światowej, no tutaj zwracali uwagę na te kwestie demograficzne, tak? Tylko wcześniej było to w drugą stronę, tak? Chińczycy
Chińczycy bali się przeludnienia, tak, i związanych z tym reperkusji gospodarczych. No tak narodziła się gdzieś tam polityka jednego dziecka. Tutaj dochodzą też pewne kwestie kultury, no nie mamy czasu na tym rozmawiać, tak, o tym rozmawiać, ale generalnie no, w rodzinach chińskich jakby no, pozycja kobiet jest dużo niższa, tak, co też się przekłada na pewne decyzje różnych rodzin w zakresie posiadania dzieci, ale to dłuższa dyskusja. Niemniej no, te wszystkie kwestie polityki chińskie wewnętrzne, no, ich rozwój, no, prowadzi do tego, że Chińczycy zaczynają mieć problemy demograficzne. Tak jest, tracą tutaj no, statystyki pokazują, że Chińczyków będzie ubywać i to może wpłynąć w znacznym stopniu na ich problemy ekonomiczne. Tak po prostu no, nie będzie komu pracować w przyszłości, tak, w tej ogromnej gospodarce. No, Stany Zjednoczone chyba tutaj w tym obszarze radzą sobie trochę lepiej, tak, bo Stany Zjednoczone rzeczywiście no, to mogą się tutaj posiłkować migracją, tak, napływami ludności. Aczkolwiek niechętnie, ale to też jest, ale widzimy, że jest duże zainteresowanie, tak, że ciągle Stany Zjednoczone są na tyle atrakcyjne, że przyciągają, więc tutaj w tym aspekcie rzeczywiście no, to może być duży problem dla Chińczyków, no i też to widać w ich aktywności gdzieś tam międzynarodowej. A jakie są rekomendacje fundacji, jeśli chodzi o politykę polskiego rządu w stosunku do Chin? Mhm. Znaczy, przede wszystkim musimy być bardzo ostrożni, tak? To znaczy nasza polityka wobec Chin, wobec Azji, no zawsze miała taki charakter trochę no, sinusoidalny. Mieliśmy też dzisiaj na innym panelu z kolei okazję rozmawiać o tej polityce wobec Azji, no ale ona trochę przechodziła od takiej fascynacji Chinami, tak? Kiedy wyobrażaliśmy sobie, że Chiny, prawda, no to jest przyszłość, gdzieś tam one wejdą do Polski i będą tutaj nam rozwijać wiele różnych obszarów, poprzez taką trochę ostrożność, tak, no gdzieś tam no, próbowaliśmy budować te formaty z Chińczykami 16+1, potem 17+1, gdzieś tam no, pojawiały się takie głosy, że powinniśmy więcej włączyć Chin w kwestie infrastrukturalne w Polsce i tak dalej. No następnie jesteśmy na takiej fali schyłkowej, tak, że w tym momencie wydaje się też na tle oczywiście współpracy chińsko-rosyjskiej, na tle wojny na Ukrainie, że no, ta polityka polskiego rządu wobec Chin staje się dużo bardziej ostrożna. I to widzieliśmy też na tle ostatnich wydarzeń, no, wizyty premiera Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych, gdzieś tam tych wypowiedzi na temat kwestii Tajwanu, że nasza polityka wobec Chin jest ostrożna. No i tutaj wydaje się, że no jest ku temu no, szereg różnych powodów. Tak? No jednak to jest fakt, że Chińczycy no, utrzymują bardzo bliskie relacje z Rosjanami. No, mimo swoich polityk Chiny tradycyjnie wypowiadają się przeciwko ingerencji w sprawy wewnętrzne, suwerenności, stoją na straży integralności terytorialnej państw, no, ale jednak w tej kwestii ukraińskiej no, tutaj wykazują tendencje takie no, mocno gdzieś tam no, orbitujące w kierunku Rosji, więc jest to oczywisty problem. No i właśnie tutaj przechodząc do pana pytania, no, w tym kontekście no, musimy być jednak ostrożni wobec Chin. Tak? No, tak jak tutaj gdzieś rozmawialiśmy, że Chiny budują swoją pozycję tak, w szeregu regionów, w tym w Europie Środkowo-Wschodniej, tych projektów różnego rodzaju chińskich jest w regionie dużo. Chiny są coraz bardziej aktywne międzynarodowo. Tutaj mówimy właśnie o ich zaangażowaniu w organizacjach międzynarodowych, światowej dyplomacji. Więc tutaj no, no część tych inicjatyw, które gdzieś tam się pojawiają na arenie międzynarodowej, no jest też realizowana, czy gdzieś tam wpisuje się w agendę chińską. Dlatego no, tutaj nasza dyplomacja musi być czujna, tak? No i musimy zwracać uwagę, monitorować właśnie na to, co się dzieje w organizacjach międzynarodowych. Skąd często też dane regulacje tak, pochodzą, czemu one mają służyć, tak, bo tak jak rozmawialiśmy, że one gdzieś tam często wpisują się w interesy chińskie, więc tutaj no, zalecalibyśmy na pewno naszej dyplomacji, ale też nie tylko dyplomacji, tak, bo to jest sprawa, której absolutnie nie można zostawić w dzisiejszych czasach jednemu resortowi, tak, bo dzisiejsze relacje międzynarodowe mają charakter bardzo skomplikowany, realizują je różnego rodzaju instytucje, ministerstwa, więc tutaj musimy mieć takie ogólnorządowe podejście do pewnych spraw i wszystkie jakby gdzieś tam no, ministerstwa, instytucje rządowe no, muszą mieć świadomość sytuacji, gdzieś tam no, wymieniać się informacjami i wszystkie te rzeczy jakby kompleksowo monitorować. Podkreśla pan wielokrotnie tą ostrożność, jeśli chodzi o traktowanie Chin na płaszczyźnie gospodarki.
ale czy nie sądzi pan, że no poniekąd jest to na tyle duża gospodarka w świecie, że musimy ją brać pod uwagę niezależnie od uwarunkowań geopolitycznych? Czy na pewno tak, no to jest ważny partner Unii Europejskiej, ważny partner handlowy. Więc tutaj zresztą nawet jak śledziliśmy, prawda, ostatnią wizytę prezydenta Macrona w Chinach, no on do tej wizyty też doprosił Ursulę von der Leyen, tak, więc ta wizyta miała charakter no nie tylko może taki bilateralny, ale w pewnym sensie no gdzieś tam europejski, tak. No ona nie do końca była moim zdaniem szczęśliwa i Unia Europejska no nie powinna w tej wizycie gdzieś tam brać udziału, tak. Natomiast no prezydent Macron, no powiedział to gdzieś tam, że w interesie Europy no nie zawsze musi być no to podążanie za Stanami Zjednoczonymi, tak? Bo wiemy, że te relacje amerykańsko-chińskie są trudne, tak? Natomiast no, prezydent Macron sugeruje, że tutaj no, ze względów gospodarczych przede wszystkim, tak? Bo jednak Chiny dla państw europejskich są ogromnym rynkiem, no to tutaj musimy budować jakąś autonomię, tak, wobec Stanów Zjednoczonych. No, się nie do końca zgadzam z tym poglądem, bo tutaj rzeczywiście w tych czasach, tak, tej rywalizacji wielkomocarstwowej, no musimy stanowić jednak spójny front, tak, ani Unia Europejska, ani Stany Zjednoczone tej rywalizacji niekoniecznie mogą wygrać, czy mają potencjał, żeby ją wygrać, natomiast no, z drugiej strony no, widzimy, że tutaj konsoliduje się ten blok państw autorytarnych, tak, że Chiny wzmacniają współpracę z Rosją, tak, ona też jest gdzieś tam trudna, ma dużo niuansów, natomiast widzimy, że ona gdzieś tam się nasila, tak? Mamy z drugiej strony no, Iran na przykład, tak? Czy gdzieś tam te państwa BRICS, tak? Ostatnio gdzieś tam minister Ławrow był w Brazylii, jest w Ameryce Południowej, więc tutaj no, Chiny z Rosją starają się wciągać to globalne południe do tej swojej koalicji. No więc no, w tym momencie chyba nie jest dobry czas na dzielenie tej społeczności transatlantyckiej w tym właśnie kontekście, więc tutaj jednak no, myślę, że ta dyskusja o tej autonomii strategicznej Europy wobec Stanów Zjednoczonych, no po to, żeby budować lepsze relacje gospodarcze z Chinami, no nie jest do końca uprawniona. No Chiny pozostaną jakby ważnym partnerem dla europejskich gospodarek, no ale musimy mieć jednak świadomość tego kontekstu globalnego, no i nie dać się jakby uzależnić, tak, bo mieliśmy z tym do czynienia w przypadku Rosji, widzieliśmy, czym zakończyła się jakby no to pogłębienie. Tak. Wcale się okazało, że my nie poprzez budowanie relacji gospodarczych nie wciągnęliśmy Rosję do tej orbity zachodniej, tylko wręcz przeciwnie. My się staliśmy od Rosji zależni i dzisiaj wszyscy czujemy tego skutki, więc w przypadku Chin no, musimy z tego wyciągać lekcję. Fundacja Pułaskiego, członek zarządu Fundacji Tomasz Smura był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie.